Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie internetowym przygotowywanym przez Miejski Dom Kultury w Mławie. Program przygotowują Jerzy Grzebski i Tomasz Szypulski. Dzisiaj znowu jest z nami Łukasz Cieślak na perkusji. Dzień dobry, witam Państwa. Mieliśmy troszeczkę inny plan. Wczoraj albo przedwczoraj Tomek wrzucił na Facebooka taki fragment utworu, który nosi tytuł Funk. Ale stwierdziliśmy, że jednak zajmiemy się czymś innym, troszeczkę czymś prostszym. Rozpoczęliśmy od ballady, no powiedzmy rokowej, bo rozpoczęło się tak akustycznie, troszeczkę jak gdyby, a później zagraliśmy ostrzej, czyli zagraliśmy zwrotkę, zagraliśmy refren. U utwór ma też tekst cały tekst po polsku. Myślę, że niedługo państwo usłyszą tą piosenkę zrealizowaną w całości przez zespół. Skąd ta decyzja, że nie gramy właśnie utworu funkowego, który jest muzyki, która jest troszeczkę, no chyba za bardzo skomplikowana e, dla tych, którzy zaczynają grać na instrumentach, uczą się, ale dzisiaj chcielibyśmy poświęcić po prostu troszeczkę więcej czasu właśnie Łukaszowi, a właściwie perkusji, na której gra, jego tak. technice. On nam dzisiaj pokaże nam i Państwu kilka bardzo ciekawych i bardzo ważnych rzeczy, o których większość młodych osób, które zaczynają grać, bardzo często zapomina, ja mam takie doświadczenia, bo też troszeczkę pokazuję tutaj, uczę no, małe dzieci gry na perkusji, no i ciągle ci, ci mali uczniowie o pewnych ważnych rzeczach zapominają, a poza tym, no przez bardzo, bardzo długo pokazywaliśmy tylko gitarę, a w Domu Kultury odbywają się oczywiście też zajęcia właśnie z innych instrumentów, więc czas na to, żeby poświęcić więcej czasu właśnie perkusji. Dlaczego ballada? Łukasz poprosił, żebyśmy właśnie zrezygnowali z tego utworu funkowego i zagrali coś prostszego. bardziej tak. podstawowego. Tak. No i chciałbym, żebyś właśnie opowiedział, jak to jest z tymi różnymi ważnymi niby. Na początku wydaje się albo nawet dla osób, które długo grają, nieistotnymi sprawami, ale one pomagają, jeśli się o nich pamięta, grać na instrumencie lepiej albo bardzo dobrze. Jasne, że tak. Bardzo ważne jest, żeby zbudować sobie taką bazę w graniu, zresztą na każdym instrumencie, nie tylko na perkusji. Bez tej bazy później zdarzają się takie przypadki, że człowiek już jest, nie wiem, gra kilka lat i zatrzymuje się na pewnym etapie, bo nie potrafi go przeskoczyć, bo ma jakieś takie wyćwiczone, złe czy to wady, czy po prostu swoje przyzwyczajenia. I bardzo ważne jest, żeby zacząć na takim instrumencie, jakim jest perkusja, od można to nazwać centralnej części, czyli werbla. Technika werblowa jest bardzo ważna w grze na perkusji, bo niektórym się wydaje, że. Można usiąść i ćwiczyć na perkusji, to ćwiczyć jest na wszystkim na talerzach tutaj, na przejściówkach, ale to często jest takie marnowanie czasu, bo człowiek się nie koncentruje na tym, co jest ważne, a bardzo ważne jest w grze na perkusji to jak trzymamy pałeczki i jak nimi operujemy. A żeby się tego nauczyć, to trzeba naprawdę siedzieć i ćwiczyć wszystkie wprawki, nie wprawki na werblu, bo to jest. No, dzięki temu, że siedzimy przy tym werblu, no to mamy taką koncentrację na tym. Co musimy grać i jak to musimy grać, bo nie martwimy się tutaj, czy trafimy, nie ma dodatkowych ruchów, tylko po prostu jest ważna ta stabilna pozycja. No i teraz o tej pozycji, może bym chwilę powiedział, jak to wygląda. Od początku zaczynając, czyli sam chwyt. Bardzo ważne jest, żeby ręka nie była usztywniona, tak jak w każdym instrumencie. Wszystkie mięśnie muszą być luźne, żeby nie było jakichś spięć po długim graniu, żeby człowieka coś nie bolało, bo gdy boli, no to gdzieś coś jest spięte, a nie powinno tak być, bo wtedy to ogranicza prędkość i prędkość gry, i swobodę. No i żeby zacząć właśnie jakieś wprawki grać, to najpierw y, trzeba dostosować sobie werbel na, do odpowiedniej wysokości, tak żeby pierwsza rzecz ani nam nie zawadzało nogi, żebyśmy siedzieli mieli sylwetkę wyprostowaną, bo dzięki temu już mamy taką bazę, tak? To jest tak jak i w sporcie. Dzięki temu, że siedzimy prosto, tu tutaj wszystkie stawy, wszystko dobrze pracuje. No i tak, pałeczki łapiemy przede wszystkim. Bardzo ważny jest tutaj chwyt. Pierwsze zgięcie i do tego dołączamy kciuk. Reszta palcy domyka pałeczkę i przekręcamy. Pałeczka z palcami jest praktycznie nierozłączna. Za każdym razem, kiedy pałeczka się odbija, to palce są razem z nią. Dzięki temu cały czas mamy kontrolę tej pałki i możemy albo docisnąć pałeczkę, żeby się szybciej odbiła, albo dać jej swobodę. Ja zadam pytanie, a czy jest tylko jeden sposób trzymania pałek? Absolutnie nie. No różne są jest styl taki tradycyjny, gdzie lewą ręką się chwyta w ten sposób. To, ale to jest bardziej taki wynika z historii, bo to według niektórych i według mnie też to nie jest wygodny styl do grania, ja nigdy tym nie grałem, bo to ogranicza po prostu, żeby mhm. tak wystarczy tak sięgnąć, tak, a żeby. Tym stylu no to już ręka idzie dalej. A ten styl tylko stąd się wziął, że w orkiestrach wojskowych były duże werble, które były przekrzywione. No i wtedy na instrumencie nie dał rady werblista grać tak. Więc musiała pałeczkę przekręcić w ten sposób, żeby ramię było po prostu swobodniejsze. Czyli to jest też coś takiego, że kiedy człowiek yy, muzyk początkujący opanuje pewne podstawy, to później może już czegoś szukać swojego. Tak, tak, tak jasne, że tak. Ale bardzo ważna tak. jest ta baza, żeby nauczyć się przede wszystkim odbicia pałeczki. To może teraz chwilę o tak tym jest. powiemy o tych tak. uderzeniach. Mhm. Pałeczki układamy w taki, można powiedzieć, trójkąt i. No nie wiem, kilka centymetrów od, od krawędzi, bo tu jest najlepsze odbicie na membranie. Staramy się uderzać. Staramy się uderzać tak, żeby cały czas obie pałeczki uderzały w ten sam punkt. Dzięki temu mamy dobre brzmienie. Takie same brzmienie, bo bardzo ważne jest to, żeby obie ręce brzmiały tak samo. I teraz tak. Luźniutko, jak przychodzi dziecko, to powinno się właśnie zacząć od tego, że luźniutko wprowadzamy mu pojedyncze uderzenia. Także prawa, lewa. Prawa lewa I cały czas trzeba się kontrolować. Na początku nawet dziecku można postawić lusterko naprzeciwko, się, naprzeciwko niego, żeby po prostu siebie widziało i żeby kontrolowało to, czy pałeczki podnoszą się w te, na tą samą wysokość i czy tak samo się odbijają. Bardzo ważne jest tutaj odbicie, bo ta pałeczka, proszę zauważyć, że bardzo swobodnie się odbija. Nie można doprowadzić do czegoś takiego, że uderzymy i ją zgasimy. Już nawet słychać, że wtedy instrument jakby cierpiał. I bez tego nie mamy po prostu już możliwości nic z takim uderzeniem zrobić. A jeżeli jest odbicie, to wystarczy nadać tej pałeczce pęd, a ona już później sama będzie pracować. To, tak, o właśnie, bo czasami, kiedy perkusista gra tak bardzo, bardzo szybko, to się nazywa chyba tremolo, tak? Tak. No to wiele osób myśli, że perkusista za każdym razem uderza oddzielnie pałkami, a to nie jest chyba tak do końca. Nie, to, to jest właśnie technika. Niektórzy grają trzema odbiciami, ale to już jest dla bardziej zaawansowanych, a w dużej mierze są to dwa uderzenia. I to, no bo może zaprezentuję teraz, jak wygląda tremolo, to może nawet zdejmiemy tłumik. Tremolo to jest to. Czyli to jest to, co często słychać, kiedy grasz z orkiestrą Tak, tak, tak to jest potrzeba takiej, tak. Przy składaniu różnych wieńców czy zniczy, przy pomnikach, no to jest taki podstawowy element. Jest, tworzy taki nastrój i takie tło do no, tej uroczystości. No i teraz, jak ktoś nie wie, no to właśnie często jest taka że jejku, jak szybko i też często ludzie mnie pytają, czemu się nie męczyć z tym. No a właśnie gdy człowiek się męczy, to, to jest to, że po prostu jest spięty. No i żeby do takiego tromala dotrzeć, to trzeba mieć opanowane odbicie tej pałeczki. I teraz tak, uderzamy raz, a drugie uderzenie pałeczki to jest po prostu grawitacja sama tą pałeczkę ściąga i gdy szybciej, to wtedy palce pomagają. Często ludzie się nie spodziewają tego, że z tych dwóch uderzeń tworzy się takie tremolo. Bardzo ważne jest, żeby to luźniutko, żeby nie wybijać żadnej ręki. Bo to są takie podstawy, które każdy werblista powinien ćwiczyć. No właśnie Łukasz wspomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Czyli o lustrze, tak. tak. To jest chyba metoda dla wszystkich, a dla gitarzystów, to chyba szczególnie jest bardzo dobra metoda. I wszystkim to polecamy. Jeśli macie jakieś lustro i sobie ćwiczycie, spróbujcie. Naprawdę bardzo to pomaga. No, nie wiedziałem, że perkusiści też tak to polecają, ale jak widać no, jest to wskazane. Dobrze, proszę bardzo. No i teraz żeby przestawić się na cały ten zestaw, jeżeli już wyćwiczymy te wszystkie uderzenia i się czujemy w miarę swobodni. W tych Podstawowych uderzeniach na werbuch, ale to można naprawdę ćwiczyć całe życie, bo to nigdy się nie dojdzie do takiego momentu, że się powie, a już mi starczy na przykład. No i teraz, tak, żeby się przestawić na cały zestaw, no to tradycyjny chwyt i ustawienia werb mamy w ten sposób. No i teraz wystarczy prawą rękę przełożyć na hi-hat i trzymamy się tej samej zasady, praktycznie, żeby tutaj łokcie były w tych samych odległościach od ciała. I po prostu trzymamy się też tych wszystkich norm, trzymania pałeczek, żeby coś tam nie, nie wydziwiać na hejchecie, tylko cały czas staramy się pamiętać o tym luzie. I tylko po prostu przechodzimy na high hejche. A to jest cały czas to samo, tylko po prostu jest inna specyfika odbicia. No i teraz, może już przejdziemy do tego rytmu, który był w tym utworze prezentowanym na początku. Przepraszam, a jak dochodziłeś do tego, że to jest grane tak równo? No bo jeśli usiądzie początkujący perkusista. To czy jest możliwe, żeby zagrał to tak równo, czy trzeba coś zrobić, pomóc sobie? Różne są na ten temat zdania, bo niektórzy bardzo dużo ćwiczą z metronomem, a niektórzy w ogóle. Ja akurat też dzięki mojemu nauczycielowi ze szkoły muzycznej, który pilnował tych moich podstaw, my bardzo dużo czasu spędzaliśmy na werblu i tylko na werblu, tak naprawdę. No wiadomo, na innych instrumentach tych sztabkowych. Ale bardzo dużo wagę przykładał do tego, żebym ja pilnował tego chwytu, żebym cały czas starał się grać właśnie równą wysokością, równą pracą rąk, to cały czas trzeba patrzeć i kontrolować, czy mały palec nie odchodzi od pałeczki, czy w, ten, w tej samej płaszczyźnie, czy nie przekręcamy jednej ręki. Dzięki temu, jeżeli dwie ręce pracują tak samo, to już zyskujemy tą równość brzmienia. Bo jeżeli jedna ręka kuleje, no bo wiadomo, można być praworęcznym, leworęcznym, to wtedy ta słabsza ręka potrzebuje tej większej uwagi i większej też pracy, żeby była równa. Bo na prostym przykładzie tego tremola, który tutaj Pan wspomniał, można, gdy ma się słabszą jedną rękę, to wychodzi coś takiego, często jest to słychać, jak niektórzy perkusiści grają, że jest... No to już widać, że prawa ręka przeważa, a to trzeba usiąść i na spokojnie cały czas patrzeć, kontrolować luźniutko, żeby to było jakby się wysypywało jakieś, nie wiem, kuleczki na stole, żeby to było równiutko. A równe granie, no to jest, dużo zależy od słuchania. Człowiek jak słucha tego, co gra, na takiej koncentracji po prostu. No i wiadomo, trzeba ćwiczyć te rytmy też. Na początku nie rzucać się na nie wiadomo co, tak jak my dzisiaj podjęliśmy decyzję, że nie będziemy grali. Tego utworu z wczoraj, tylko po prostu przeszliśmy dzisiaj na prostszy utwór, żeby się na perkusji mniej działo. Dzięki temu. Łatwiej będzie to pokazać, może osoby początkujące łatwiej to zrozumieją. No tak, ballada ma to do siebie, że no, ta troszeczkę później w refrenie, sta, ten utwór staje się ostrzejszy, ale ballada ma do siebie to, że trzeba po prostu zagrać ją, no przynajmniej w tej części jakiejś tam, wyznaczonej na początku, delikatnie, tak? tak. Co, co się dzieje, Łukasz, dalej? Pokazałeś, powiedziałeś nam troszeczkę o werblu. Co robisz zresztą zestawu w czasie tego utworu? Oczywiście my ten utwór sobie dzisiaj chwilkę pograliśmy przed, przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, ale to też nie była jakaś taka dłuższa próba, na której aranżowaliśmy to. No ten bo utwór. też nie chodzi o to. No tak. Tylko żeby pokazać takie mhm. proste elementy. No i ten rytm był naprawdę prosty, może zaczniemy od tego, jak pracuje stopa. Ten utwór jest na cztery czwarte i stopa uderza na raz. I dwa razy na trzy, czyli dwie ósemki. Stopa, czyli ten. Tak, stopa ten, to jest ten centralny duży instrument. Tutaj mamy stopkę podłączoną i prawą nogą operujemy tutaj na centralce. No i naliczamy tempo. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I dodajemy później do tego werbel. Werbel pracuje na dwa i na cztery, czyli uzupełnia nam te cztery miary, cztery czwarte. Dzięki temu na każdą miarę mamy jakieś uderzenie. I wtedy jest raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A, muszę ci przerwać. A jak można sobie pomóc, bo tam powtarzasz to uderzenie, tak. to w jaki sposób liczeniem można sobie pomóc, żeby uderzyć we właściwym miejscu? Co trzeba zrobić? Jak policzyć? Można podzielić to na i. Żeby było raz i, dwa i. I to jest przestrzeń między Raz, a dwa jest i, to jest w połowie między tymi dwoma uderzeniami. I teraz jest tak. Raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery i. I to jest jedyny moment, tutaj na razie, między ręką lewą a stopą, gdzie jest uderzenie na i, czyli jest raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery i. No i teraz moment, dla których. Yy, Ciężkie jest do przeskoczenia dla osób początkujących, żeby dołożyć prawą rękę tutaj na Hejcie, żeby ona pracowała. No i można to zrobić tak za pomocą progresji, czyli sobie po prostu zacząć od ćwierćnut. wtedy to będzie najłatwiejsze i po prostu ćwierć nuty. może najpierw pokażę, no to jest proste, ale żeby nie było niejasności. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i teraz raz, dwa, trzy. 4 raz, dwa, trzy, cztery. Dochodzi lewa ręka, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ktoś oglądający powie, że to jest bardzo proste i może tak jest, ale przecież w wielu utworach, w których słuchamy, perkusja wcale nie jest grana w jakiś strasznie skomplikowany sposób, bo jej zadaniem jest trzymać zespół. Prawda? Jakość. Bo to tak. Te, taki prosty rytm można zagrać. Naprawdę przyjdzie pro, perkusista profesjonalny, zagra ten sam rytm, co perkusista, który tam sobie po prostu nie przykłada wagi do tych ćwiczeń, i od razu będzie słuchać to różnice. I często też zespół, jak się słucha, może ja już mam takie zboczenie przez tę perkusję. Ale jak perkusista jest taki średni, bądź mi nie podchodzi jego granie, to zaraz mi się nie podoba utwór, no i się śmieją wszyscy, że perkusja nie gra, to mi się utwór nie podoba. To utwór wtedy, jak gra ten ktoś, kto gra dobrze, to jest, uzyskuje takie mięcho, się to nazywa? No to? tak, tak. <laughs> okay. I tutaj y, na początku to się proszę nie zniechęcać, bo wymaga to pracy, żeby oddzielić, no bo tu są jednak trzy części do ogarnięcia. Prawa ręka, lewa i stopa. Ale to zaczynamy od początku. Zaczniemy sobie od samej stopy, później dokładamy do tego rękę i na koniec prawą. No i teraz, nie grałem w tym utworze, tak jak tutaj pokazywałem, tylko teraz prawą dzielimy jeszcze na pół, tak jak rozmawialiśmy o tym i. I teraz prawa ręka będzie na raz i na i. I raz, dwa, trzy i cztery, i raz, i dwa, i trzy i cztery, i raz, i dwa, i trzy i cztery, i raz. I już, już ten rytm zaczyna pracować, już jest coś, coś ciekawszego się dzieje. No i kolejnym elementem, znów dzielimy sobie te ósemki. To jest tak, jak perkusja, to jest bardzo dużo wspólnego ma z matematyką. Dzielimy prawą rękę. Quanty. 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 <noise> Aż tak nie, ale. I dzielimy prawą rękę znów na pół i mamy szesnastki. I teraz między raz a i będziemy mieli jeszcze dwa uderzenia, czyli raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz. A czy można by było to jeszcze inaczej policzyć? Na przykład raz i, 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 dwa i, 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 żeby ułatwić sobie trochę to na początku? I, i, m, można, ale to już jest y, niepotrzebne, bo tylko Aha. tutaj nam... Na początku też na pewno nikt nie będzie sobie liczył, bo to jeszcze trzeba dołożyć tutaj aparat mowy do tego grania, więc to polecam sobie metronom puścić i metronomu po prostu słuchać, bo to no po prostu nam zajmuje głowę, tak, żeby jeszcze wypowiadać te... A czy przez cały czas trwania tego, tej zwrotki, którą graliśmy, czy nie zmieniałeś nic? Był hi-hat, werbel, stopa, czy coś tam się jeszcze działo w zwrotce? W zwrotce m, użyłem takiej techniki, pałeczko uderzałem o obręcz opartą na, na membranie. Dzięki temu też perkusja, werbel był cichszy, no i takie po prostu do, do takiego klimatu dodawał. Bo jest takie fajne uderzenie puste i dzięki temu też jest dużo cichsze. No, i później, gdy pan na gitarze wchodził w refren, to perkusja też dodawała dynamiki, więc przechodziła już na werbel na po prostu otwarty, normalne uderzenie, czyli. Aha, i tu jeszcze coś zrobiłeś z hi-hatem, tak? Tak, to jest otwieranie hi-hatu. Tu też lewa noga tutaj ma zadanie, bo ten hi-hat można otworzyć całkowicie i po prostu nim uderzać, albo możemy go tylko rozstrzelić. No po prostu będzie tak brzęczą. No, może spróbujemy, zagramy kawałek zwrotki, tak? Proszę, żebyście zwrócili uwagę na to, co co robi Łukasz. Ja już dzisiaj o gitarze nie będę mówił, może powiem o tym następnym razem, bo ten utwór jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż te wszystkie, które graliśmy poprzednio. Oczywiście można go też zagrać w wersji prostszej, grając tylko akordy, ale ja tam robię jeszcze coś więcej. To zagramy zwrotkę i przejdziemy na refren i jeszcze na koniec opowiesz troszeczkę o refrenie, co tak. się dzieje i dlaczego się dzieje, prawda? Okej, okay, poproszę cię. No właśnie, no i na początku zawsze perkusista co robi? Podaje... Podaje rytm. Podaje tempo utworu no i w jakim jest metrum. się stało w refrenie, bo mógłbyś zagrać w refrenie tak samo, jak grałeś tak. w zwrotce, ale jednak nie. Ale tak, coś się zmieniło i ta zmiana polegała na tym, że przechodziliśmy na ride, right, czyli tutaj ten duży talerz po prawej. Dzięki temu zyskiwaliśmy taką przestrzeń, bo ten ride right brzmi dłużej niż, niż zamknięty hi-hat. Oj, dużo dłużej. Tak, dużo dłużej. I dzięki temu, no po prostu uzupełnia się cały ten utwór. No i żeby przejść jakoś ciekawie z tego rytmu, to jest ten sam rytm, ale z tej części na hejecie, na ride, możemy użyć przejścia. I tutaj przejścia są dowolne, ale ja zastosowałem takie naprawdę bardzo proste no i do słuchania może nie jest zbyt przyjemne, ale chcieliśmy, żeby to było właśnie takie dla początkujących, żeby każdy mógł spróbować to zagrać. No i może pokażę te przejścia, tak, na czym polegało. To, to już teraz beze mnie, tak? Zagrasz po prostu zwrotkę, tak? Nie, no. nie, tylko pokażę, na, na czym mhm. to polegało, bo wszyscy widzieli... W którym momencie to było, to jest przejście się stosuje w takich momentach, gdy jest najczęściej w takich momentach, gdy jest z jednej, na przykład z refrenu na zwrotkę, bądź z powrotem, no to po prostu, żeby nie przechodzić tak sucho z jednej części na drugiej, no to do tego służy przejście. Nam uzupełnia ten cały rym. No i tu przejście było dosyć proste, bo były 6 szesnastek na werblu i dwie szesnastki przechodziliśmy tutaj. No i to wyglądało w ten sposób. Raz, dwa, trzy. 4, raz, 2, 3, 4, raz. Tutaj akurat z, z ósemkami to na końcu zagrałem, bo to też prościej będzie, myślę, dla początkujących, żeby tu, bo to wiadomo, tak jak Pan mówił wcześniej, rozmawialiśmy o tych najmłodszych, że często się zdarza, że po obręczach uderzają. No to po prostu, żeby to wszystko było dograne, żeby było uderzone w środek czy śródko przede wszystkim z, z dobrym ułożeniem rąk. E, coś się zatkałem, miałem powiedzieć, i zapomniałem. Co miałem powiedzieć? <grym> Dobrze, bo to już czas chyba tak się nasz y, kończy. Dobrze, bo też cały czas używasz takiej terminologii no, fachowej, tak, czyli mm. y, mówisz szesnastki, ósemki, i to fajnie. trzeba będzie też chyba wytłumaczyć, o co. Chodzi, jeśli chcesz, to tak dzisiaj szybko, czy może już następnym razem? To może na następnych zajęciach następnym przygotujemy tak. może jakieś materiały, żeby to pokazać, też będzie łatwiej zapamiętać. Okej, okay. warto to wiedzieć, chociaż ktoś nie musi grać z nut, ale powinien to zrozumieć, prawda? Tak, no jasne, że tak. I nie jest to chyba aż tak strasznie trudne. Absolutnie, to często ludziom się wydaje, że to jest czarna magia, to jest dużo prostsze niż czytanie książek. Patrzą na czytanie... partyturę i mówią, o Boże. Tak. Okej, okay, to na koniec zagramy jeszcze jedno kółko, zwrotkę, refren, no i kończymy. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję ci za to, że byłeś dzisiaj z nami. Dziękuję I opisałeś, pokazałeś prosty bit, który pojawia się w setkach, w setkach tak. albo w tysiącach utworów, prawda? Dobrze, jedziemy. No, ale ten riff nie jest prosty. Dziękujemy jeszcze raz. Do widzenia. Do widzenia.